Wymień trzy derbowe mecze, które najbardziej zapadły ci w pamięć. Pierwsze mecze derbowe rozegrane na hali stulecia, drugie, gdzie była największa frekwencja na Ergo Arenie i trzecie ta cała seria, w której zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski. Wymień trzy powody, przez które derby Trójmiasta są koszykarskim świętem. Bo gramy z Gdynią, bo zawsze są wielkie emocje i wiadomo, że chcemy wygrać. Wymień trzy najlepsze mecze w wykonaniu Marcina Stefańskiego. Jeden z meczy, gdzie udało mi się zatrzymać Quintela Woodsa i wygraliśmy. Drugi to w piątym meczu finałowym w serii do siedmiu, co przegraliśmy o złoty medal. A trzeci, mam nadzieję, że jutro. Wymień trzech zawodników, przeciwko którym najtrudniej grało ci się w derbach. Quintel Woods, David Logan i Radko Warda. Wymień trzy powody, przez które koszykarska atmosfera w hali stulecia jest wyjątkowa. Sala jest bardzo akustyczna, w samym sercu Sopotu i na pewno będzie pełna. Wymień trzy największe atuty przed piątkowym meczem z Asseco. Szósty zawodnik, czyli nasi kibice, którzy na pewno będą nas wspierać. Myślę, że ta wyjątkowa atmosfera i po prostu chęć wygrania tego meczu. Wymień trzy powody, dla których warto przyjść na mecz. Bo zawsze są emocje w derbach, bo zawsze jest fajna atmosfera i myślę, że zawsze w tych meczach jest dużo walki i determinacji. Wymień trzy oznaki, że derby Trójmiasta już jutro. Start. Brak biletów praktyczny, bo jest zadyma na zewnątrz, to i pewno będzie w środku. No i pełna mobilizacja na ten mecz. Wymień trzy rzeczy, w których Sopot jest lepszy od Gdyni jako miasto. Jako miasto? Jako miasto. Bo mamy prezydenta Jacka Karąskiego. Bo mamy Mąciak. No bo ja jestem radny, bo tak. Bo mamy ciebie. Bo mamy mnie. Wymień trzy rzeczy, które można robić w Sopocie, a których nie można robić w Gdyni. Można spacerować po najdłuższym molo, można chodzić i świętować na Mąciaku. I trzeci, można wspierać Trefla co tydzień, a w Gdyni tylko raz do roku. Wymień trzy sposoby świętowania zwycięstwa po piątkowych derbach. Już? Gotowy jesteś? To teraz uważaj. Wymień trzy sposoby na przyrządzenie śledzia. Śledź po kaszubsku, śledź śmietanie, śledź gdyński, grecki znaczy się.